Elo, elo, z tej strony Admiros, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie unboxing myszki DM1 Pro od firmy Dream Machines. Dokładnie tak, dostałem tą myszkę od firmy Dream Machines do przetestowania, będę mógł ją przez jakiś czas sobie potestować. Tak więc na początku oczywiście będzie unboxing, później będzie taka recenzja, oczywiście to już będzie po tym jak ją potestuję, moje pierwsze wrażenia, moje opinie na temat myszki, czy jest fajna, czy nie. No i oczywiście na samym końcu mamy dla Was wraz z firmą Dream Machines specjalny konkurs, w którym będzie do wygrania właśnie ta oto myszka. Tak więc zaczynajmy. Nie ma co tutaj zbędnie gadać, nie wiem od której strony zacząć jak zawsze. Chyba tutaj będzie najlepszym rozwiązaniem, jeżeli przepnę. Mam nadzieję, że tutaj oczywiście nic nie uszkodzę. Zobaczmy, czy Wy to wszystko widzicie. Widzicie, więc jest ok. Tak więc będzie konkurs na samym końcu, ale o konkursie to właśnie powiem pod koniec tego filmiku, więc spokojnie. Kurczę, chyba powinienem nóż zmienić, wiecie? Bo ten już się troszkę nie nadaje, a tutaj nie chciałbym nic uszkodzić. Goddammit, dobra. Teraz już powinno być łatwo. O, proszę bardzo. Otwieramy. I w paczuszce oczywiście nasza myszka, tak więc mam nadzieję, że wszystko to widzicie. No wychodź, patrzcie, uparta jest, nie chce wyjść do mnie. Dobra, udało się. Tak więc, tak mniej więcej to wygląda. Zaraz się tutaj dostaniemy do środka. Proszę bardzo, może ja tutaj pokażę z bliska, żebyście widzieli. DM1 Pro Mouse od firmy Dream Machines. Tak wygląda opakowanie. Tutaj z tej strony, tutaj widzimy jakiś prędkość 5000 dpi, response 1000 Hz, controls, 6 przycisków, sensor optyczny, jakaś tam nazwa, ja się na tym nie znam, więc nie będę Wam tutaj za dużo mówił, ale się poznam. USB Gold Plate, czyli pozłacany kabelek. Tutaj z tyłu więcej informacji, możecie sobie je poczytać, oczywiście ja o nich będę mówił później, bo na razie robimy tylko unboxing. Tutaj od góry nic więcej i od dołu nic więcej nie ma, oczywiście logo Dream Machines. Tak więc, dobra, tu widzę, że się otwiera to w ten sposób, może ja stanę jakoś tak, żebyście też to wszystko ładnie widzieli. A, tutaj są jakieś rzepy, bardzo fajnie, można sobie otworzyć, zobaczyć jak myszka wygląda. Tutaj mamy plastik, tylko jeszcze nie wiem jak się za bardzo do niej dostać. Zaraz się przekonamy, zaraz się tam dostaniemy, zobaczmy. Zaprojektowany we współpracy z serwisem testgir.pl. Ciekawa informacja. Dobra, tutaj sobie ją otworzymy może, o, w ten oto sposób, tak, od góry, nie wiem czy to, kurczę, wszystko widać, to jest ogólnie moja taka pierwsza recenzja, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie, a w unboxingach nigdy dobry nie byłem, dobra, więc wyjmijmy ją sobie, o, tu już nam się posypało oczywiście różnych rzeczy, co my tu mamy, to są stópki do myszki, 3 dostajemy w zestawie zapasowe, zaraz zobaczymy. Domyślam się, że oczywiście, że to jest komplet, ale zaraz się o tym przekonamy. Tutaj mamy jakąś ulotkę, instrukcja. Proszę bardzo, jak użytkować myszkę, ale tym się zajmiemy oczywiście później. Na razie tylko taki po prostu unboxing. Pokażę wam jak ona wygląda. O kurczę, ale jest fajna. Już mi się podoba. Dobra, przeciągnijmy ten kabelek. Co już na pierwszy rzut oka mi się podoba, to, że kabelek jest w formie takiej sznurówki bardziej. Tak samo jak w mojej myszce, którą używam aktualnie od Razera, w Razer Naga. Wygląda na dość mocny, więc na pewno nie będziemy mieli z nim problemów. Oczywiście końcóweczka pozłacana. Tak więc bardzo spoko, może z bliska pokażę. Kurczę, nieźle to wygląda. No i tak ogólnie wygląda myszka. O, proszę bardzo, ze wszystkich stron ją ładnie pokażę. Tu się tak prezentuje. Od góry bardzo jest taka, jakby to powiedzieć, no wygodna, muszę przyznać. I bardzo takie pierwsze kliknięcie. Czas zrobić pierwsze kliknięcie, uwaga. Bardzo dobrze leży w dłoni, to mi się od razu na pierwszy rzut oka podoba. Zaraz ją sobie oczywiście podłączymy, jeszcze pokażę Wam, tak wygląda z tej strony. Tak, od góry oraz z tej strony. Tutaj nie ma nic. Jest to ogólnie bardzo prosta myszka. Niektóre mają tam bardzo dużą liczbę przycisków. Ale ogólnie nie wiem, czy to ma jakiś sens, żeby myszka miała dużo przycisków, bo teraz mało osób gra w gry MMO. O kurde. Dobra.
Dobra, podepniemy ją sobie i zobaczymy, jak to mniej więcej ona się tam świeci. Tak więc, jak widzicie, o, w ten sposób pokażę. Po pierwszym podpięciu oczywiście mamy tutaj na środku świecące logo firmy Dream Machines. Bardzo ładnie to wygląda. Scroll oraz tutaj prawdopodobnie przycisk do zmieniania czułości DPI. Tak, już widzę nawet, że się zgadza. Proszę bardzo, zobaczcie. Po naciśnięciu tego przycisku zmieniają nam się kolory, więc przypuszczam, że w zależności od koloru mamy inny poziom czułości myszki, więc nie musimy ściągać żadnych dodatkowych programów. Ok, tutaj mam swoją starą myszkę, no więc odłożę ją. Niestety myszki nie dostaję na zawsze, mam ją tylko do testów, więc fajnie będzie ją sobie potestować. A i wracając do tematu, oczywiście trzy stópki, które dostaliśmy, to jest jeden dodatkowy komplet, jak tutaj sami zresztą możecie zauważyć, tak? Dostaliśmy dodatkowy komplet, bardzo fajnie. Pierwsze co, takie moje wrażenie, to myszka jest mega, mega dobrze, bardzo dobrze się ślizga, tak? Nie ma żadnych zacięć, jest bardzo delikatna, więc myślę, że w Counter-Strike'u idealnie się będzie sprawowała. Oczywiście potestuję ją sobie troszkę i zobaczymy, jak ona się sprawdza, w jakich grach będzie lepiej działała, a w jakich będzie działała gorzej. Tak więc za chwilę zobaczymy się w takiej krótkiej recenzji, opisie parametrów oraz specyfikacji. Tak więc elo. Ok, tak więc unboxing mamy za sobą. Teraz możemy przejść do takiej króciutkiej mini recenzji oraz mojej własnej opinii na temat tej myszki od firmy Dream Machines. Oczywiście myszka nazywa się DM1 Pro. Tak więc słuchajcie, jest to myszka przede wszystkim, która posiada sensor optyczny PixArt. PMW, tutaj myślę, że nie będę czytał jakiejś specyfikacji dokładnie. Zakres DPI wam mogę powiedzieć, że ma 400, 800, 1600, 3200 oraz 5000. Od właśnie koloru tego czerwonego mamy najmniejszy zakres, czyli 400 DPI. I później stosunkowo niebieski 800, zielony 1600 oraz taki bardziej, powiedzmy, fioletowy. Nie wiem, czy tutaj to dobrze widać. O, dokładnie taki. To 3200 oraz taki bardziej pomarańczowy, o proszę bardzo, 5000. Maksymalna szybkość to 3,3 milisekundy. Kabel jest oczywiście pleciony, jak mówiłem na początku. Jest to moim zdaniem bardzo fajne rozwiązanie. Taki gumowy kabel moim zdaniem szybko by się przetarł, gdzieś by się pewnie zawadził, czy coś, a taka w postaci takiej sznurówki bardzo fajnie, bardzo świetnie się sprawuje. Oczywiście myszka posiada 6 przycisków plus dodatkowo scroll, całkiem spoko moim zdaniem. Ok, to jest oczywiście myszka plug and play, o czym nie powiedziałem na samym początku, czyli wystarczy ją podłączyć, nie ma do niej żadnego oprogramowania, co jest dla mnie troszkę bólem, bo zawsze fajnie jest. Może powiem tak, z jednej strony nie ma oprogramowania, spoko, podłączamy ją i wszystko działa. Z drugiej natomiast strony fajnie by było, jakby było jakieś mini oprogramowanie, dzięki któremu moglibyśmy sobie na przykład ustawić inny zakres DPI niż na przykład 400. Bo na przykład ktoś by chciał sobie ustawić zakres, załóżmy 450, tutaj niestety nie ma takiej możliwości. Mam nadzieję, że rzeczywiście w przyszłości twórcy jakieś oprogramowanie nam tutaj zafundują. Oczywiście cena myszki to 219 zł, co moim zdaniem za tak prostą myszkę nie jest to duża cena, myślę, że naprawdę, naprawdę warto. Okej, dobrze, tak więc teraz taka moja króciutka ocena. Otóż po kilku dniach użytkowania tej myszki muszę stwierdzić, że świetnie ona się przystosowuje do ręki, ponieważ, jakby to powiedzieć, jest taką dość prostą myszką, nie ma ona tutaj jakiejś zbyt dużej liczby przycisków. Jak widzicie, jest to prościutka, najprostsza z możliwych. Jak widzicie, tutaj może wam pokażę, tak wygląda moja stara myszka, którą aktualnie używam. Jest to Razer Naga, więc no, ona ma tutaj mnóstwo przycisków, więc w CS-a w nią się raczej słabo gra. Natomiast przy użyciu tej myszki świetnie mi się gra w CS-a, naprawdę. Naprawdę jest super, a szkoda mi jest ją po prostu oddawać, bo w CS-ie sprawuje się po prostu świetnie. Troszkę można powiedzieć, że skill mi podskoczył. Jedynie troszkę tutaj właśnie ten ból, że nie można sobie zmienić zakresu DPI na troszkę inny niż na przykład 400, bo ja na przykład używam, przy moim skillu aktualnie używam zakresu 600 DPI
No a w tej myszce no nie za bardzo wiem, jak to ustawić, nie ma jakiegoś oprogramowania, gdzie mógłbym to zmienić i muszę to robić w grze, więc tutaj malutki taki minusik oczywiście. Oczywiście wszystko jest do ustawienia, więc w grze można to sobie bez problemu zrobić. Co tu dużo mogę mówić? Mówiłem właśnie wcześniej o tej prostocie. Jest bardzo fajnie, bo myszka tak się przystosowuje do dłoni, że po prostu czujemy jakby ona była częścią mojej dłoni. Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, więc jak najbardziej to na plus. Z takich jeszcze ciekawszych rzeczy, jak też mówiłem wcześniej, w zestawie dostajemy dodatkowy, gdzieś tutaj je miałem, gdzieś mi to się zagubiło, dodatkowy zestaw stópek, więc całkiem spoko. Myślę, że te stópki na pewno się przydadzą po jakimś czasie, jak się zużyją, będzie można sobie wymienić. Więc tak się właśnie prezentuje myszka DM1 Pro od Dream Machines. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Oczywiście w opisie znajdziecie link do sklepu, link do fanpage'a oraz wszystko na temat konkursu. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o moją taką mini recenzję, moją opinię. Właśnie, jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem. Myszka jest dość lekka, więc jeszcze łatwiej można nią manewrować. W tej myszce tutaj jest po prostu wszystko idealnie dopasowane do dłoni. Tak więc to są moje takie opinie, moje wrażenia, a teraz przejdźmy do tego, na co wszyscy czekali, czyli do konkursu. Okej, tak więc po takiej króciutkiej mini recenzji oraz takich moich pierwszych wrażeń z użytkowania myszki DM1 Pro przyszedł czas na konkurs. Tak więc słuchajcie, wraz z firmą Dream Machines organizujemy dla Was prosty konkursik, w którym do wygrania będzie oczywiście omawiana przeze mnie myszka DM1 Pro. Tak więc myślę, że naprawdę warto, ponieważ myszka kosztuje około 200 zł, może troszkę nawet ponad 200 zł, więc wykonując prościutkie zadania macie szansę właśnie wygrać ją. Tak więc już Wam mówię, konkurs będzie trwał od 27 czerwca, czyli od daty pojawienia się tego filmu na YouTube, do 4 lipca, więc macie około tygodnia na wykonanie prościutkich czynności. Oczywiście czynności są dwie, już Wam mówię, co musicie zrobić. Jako pierwsze musicie zlajkować fanpage firmy Dream Machines. Jako drugie, na fanpage'u właśnie tej oto firmy pojawi się post z moim filmikiem i pod tym postem w komentarzach musicie napisać króciutko w dwóch zdaniach, dlaczego to akurat Wy macie otrzymać tą oto właśnie tutaj prezentującą się bardzo ładnie myszkę DM1 Pro. Tak więc zasady są bardzo proste, mam nadzieję, że weźmiecie udział. I to tyle, tak? Kończymy już ten filmik, mam nadzieję, że się wszystkim podobało. Oczywiście tutaj na koniec chciałbym podziękować firmie Dream Machines za udostępnienie mi tej oto myszki do testów. Bardzo super, mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze jakiś również sprzęt otrzymam. Tak więc ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się i pamiętajcie o konkursie. Elo!